po to, żeby po prostu zebrać, wyrzucić je i pozbyć się ich, nie? Ale pamiętam taki dzień, takie porządki Ducha Świętego w moim życiu. Pamiętam, się rodziłam na nowo, widziałam tak, te obrazki są złe, do kosza. Tam jakieś różne akcesoria, które kiedyś były akcesoriami bałwochwalczymi, do kosza. Te filmy zawierają wartości, które nie są godne Jezusa Chrystusa, kaseta do kosza. Powiedzmy, jakieś tam płyty DVD, które nie mają wartości Jezusa Chrystusa, do kosza. I pamiętam, wiecie, to się nie stało w jeden dzień, że Duch Święty pokazał mi różne kolejne dni. Jakieś tam kieliszki, butelki, które stały z tamtych czasów, do kosza, bo dzisiaj tego nie ma w moim życiu. Jakieś takie kamyki, talizmany, które kiedyś były na szczęście, do kosza, bo to już nie było to. Pamiętam, wiecie, że z dnia na dzień po prostu były różne dni, kiedy Duch Święty przychodził, pokazywał i tak ciągle jakieś pewne rzeczy szły do kosza. I tak co jakiś czas mówię, Panie Boże, kiedy wreszcie uporządkujesz to moje mieszkanie, to wszystko, bo na razie mówię o takich zewnętrznych porządkach, które Bóg czynił w moim życiu. I pamiętam, kiedyś zapodział się taki malutki posążek Buddy. Myślę, po jakiś już czas uporządkowanie patrzę, o, jeszcze ten jeden gdzieś tu się uchował, schował się za książką. Stał za jakąś książką, po prostu taki mały, że się zsunął tam się do kosza, posążek Buddy. Pamiętam także książki, wiecie, które nie były wartościowe. Kiedyś mi się wydawały wartościowe. Pełne porządliwości, jakichś takich dziwnych science fiction tematów, albo wręcz perwersyjnych tematów, które były, i te książki też do kosza. Pamiętam, że Bóg dokładnie mi pokazywał, co w tym miejscu powinnam wrzucić z swojego pokoju, czy swojej kuchni, czy swojego pomieszczenia, jakiegokolwiek innego. I wszystko to, wiecie, wędrowało do kosza. I było widać, jak to są śmieci, które Bóg wyrzuca z mojego życia. Przed czas, wiecie, że oddałam w końcu wszystkie stare meble, wszystko poddawałam się na areszcie, jest porządek. Po prostu wszystko jest nowe, czyli zupełnie jest nowe w moim mieszkaniu. Zupełnie nowe rzeczy. Ale wszystkie tamte stopniowo odchodziły. Ciągle ten kosz się zapełniał. Czasami był wręcz pełen rzeczy, które kiedyś z tamtych mojego starego życia były. No teraz wydawało się, może szkoda, nie? Ale to nie szkoda. Jak ci przychodzi Duch Święty, to nic nie szkoda. Po prostu wrzucasz do kosza i wynosisz to na śmietnik. I czasami trzeba to jeszcze porwać. Jakieś, powiedzmy, kasety Kaszpirowskiego. Pamiętam, kiedyś się kupowało, bo były takie dobre, takie ważne, nie? A potem się okazało, że to jest śmieć, najgorszy. Jakieś wróżbiarskie książki czy karty. Wszystko do kosza szło, prawda? Ale jest także taki czas, wiecie, że Bóg pokazuje pewien koszt, który jest w nas i wtedy też trzeba uporządkować to. To wszystko, co jest w nas, żeby też poszło do kosza. Pamiętam, był taki czas, że Duch Święty powiedział mi, idź tą osobę przeproś. Osoba oczy robiła, wiecie, ja po prostu musiałam jej przeprosić. Idź do tamtej osoby, wyznaj grzech. Chodziłam, wyznawałam ten grzech. Ta osoba robiła oczy, ale Duch Święty mi mówił po prostu. I tak chodziłam, wiecie. To nie było takie łatwe. To było bardzo trudne pójść do kogoś, kto w ogóle nie ma pojęcia o niczym, nie? I nagle mówisz takie rzeczy. Ja wiem po prostu, że Duch Święty porządkował moje życie. I myślę, że po prostu tak samo Duch Święty porządkował wasze życie. Pamiętam, jak stopniowo wszystko po kolei idzie do kosza. To wszystko, co nie przedstawia wartości. To mogą być magazyny pornograficzne do kosza. Jakieś płyty, teksty związane z tym wszystkim do kosza. Filmy, cokolwiek po prostu. Wszystko do kosza. Wiecie, mówię, to się może objawić rok, dwa lata, trzy po nawróceniu. A czasami w ogóle się zapomni nawet, że takie coś w życiu jest. I też to trzeba wyrzucić do kosza. Wiecie, coś, co po prostu nie jest związane z Jezusem Chrystusem, to wszystko jest śmieciem i to powinno iść do kosza. Ale tak samo mówi właśnie serce, które po prostu Duch Święty porządkuje i wysyła nas do pewnych różnych ludzi. Wiecie, jak mówię, śmieci nie są godne zainteresowania. Śmieci są po prostu czymś, co po prostu należy pójść, wyrzucić i nigdy nie wracać. Wiecie, tak jak wspomniałam, tutaj nigdy nie wracamy. Myślę, że po prostu każdy z was, który wyrzuci do śmietnika, też nie wraca. No może zdarzają się osoby, wiecie, które pójdą, zapomną coś, rzucą do kosza i potem usiłują znaleźć to wszystko przed swoim wielkim śmietnikiem w bloku, usiłują grzebać, czy nie mówię o innych rzeczach, które czasami ludzie poszukują i usiłują znaleźć w tym koszu, ale sami wiecie, że tego nie znajdziecie. I to, co wyrzucamy do kosza, to należy o tym całkowicie zapomnieć, prawda? Bo nie wracacie sami w swoim życiu. Ale wiecie, tak jak po prostu widzę, są pewne rzeczy z naszego życia, my czasami oddajemy Bogu, zapominamy, a potem wracamy do pewnych rzeczy, które były w naszym życiu. Była kiedyś taka pewna pani w pierwszej księdze Mojżeszowej, 19:26. Może spójrzmy to na momencik. Pierwsza księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 26 werset. Nie będę czytać całej historii, bo to jest bardzo dużo. 19:26. Jest tutaj taka sytuacja na temat żony Lota powiedziana. Tu pisze, lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Pamiętajcie tę sytuację. Abraham był z Lotem, podzielili się ziemią, Lot zamieszkał w Sodomie i w Gomorze. Tam się działy straszne rzeczy, każdy doskonale wie, co to była Sodoma i Gomora, bo dzisiaj nawet w świecie funkcjonuje to słowo takie Sodoma i Gomora.
I w pewnym momencie Bóg przyszedł do Abrahama, posłał swoich posłańców, do Lota, przepraszam, i mówi, że wyprowadzę cię i zniszczę całe to miasto. Zniszczę tu wszystkich, którzy znajdują się. I kazał Lotowi wyjść z jego córkami, jego zięciami, z całą rodziną, ale zięciowie się ociągali, nie wierzyli po prostu, że to jest prawda, chcieli tam zostać w tym miejscu. Więc po prostu aniołowie wzięli Lota, wzięli go za ręce, jego żonę, wzięli po prostu jego córki, na siłę wyprowadzili. No i schronili się w najbliższym mieście, które tam było najbliżej, po prostu, żeby Bóg po prostu, kiedy spuści ogień i siarkę na to ziemię, żeby oni zostali uchronieni. No i schowali się tym wszystkim, a zobaczcie, Lot poszedł, córki poszły, ale żona Lota, wiecie, ciągle się oglądała po prostu na tamtą stronę, na to miejsce, gdzie mieszkała w tej Sodomie. Ona tak jakby się ociągała, idąc za nimi, po prostu wolno szła i tak ciągle patrzyła, o, tam jest mój ogródek, tam jest moje miejsce. To moje pranie wisi pewnie jeszcze na tym schnie, a tam w moim domu zostały moje bożki, być może jakieś. W moim domu został mój dzbanuszek, moje kwiatuszki, moje wszystko i wszystko zostało. I tak się ociągała, zamieniona została słup soli, a cała Sodoma i Gomora oczywiście została zalana siarką i gradem kamieni i zginęła w tym wszystkim. Inne są przypadki jeszcze tutaj takiego przypominania jakby tych śmieci, które były w naszym życiu. Czwarta Mojżeszowa, możemy otworzyć. Czwarta Mojżeszowa, to jest na temat pewnego ludu już, większej ilości ludzi. Czwarta Mojżeszowa. 11 rozdział. Od 3 do 5 wersetu, strona 160. I tu jest powiedziane tak. Miejsce to nazwano Tabera, gdyż zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie, i pory, i cebule, i czosnek. To jest taka sytuacja, jak pamiętacie, jak lud krąży po tej pustyni i w pewnym momencie zaczyna szemrać, że nie posiada mięsa, że tylko ta manna i manna na tej pustyni do jedzenia, że chciałaby się coś konkretnego zjeść. I tak się przypominało im, że o, w Egipcie to mieliśmy dynie, mieliśmy pory, cebulę, czosnek, takie rzeczy do jedzenia. W innym jeszcze rozdziale było, pamiętacie, była sytuacja, że Mojżesz poszedł do Pana Boga, nie było go 40 dni i w tym czasie Aaron został mając pod opiekę cały ten lud. I lud oczywiście znów zaczął szemrać, a gdzie ten Mojżesz poszedł, to wiadomo, gdzie się zgubił, a nas prowadził, a kto nas będzie teraz prowadził. I mówią do Aarona, a zrób nam teraz bożki, jakiegoś prawdziwego Boga takiego, którego będziemy mogli uwielbiać, bo nie ma Mojżesza, nie ma Boga, nie ma prowadzenia. A oczywiście zebrali wszystkie złote przedmioty, pamiętacie, i uleli sobie bożka. I to też było potem, po prostu jakby wiecie, wyciągnięcie z Egiptu tego, czym oni żyli kiedyś. Mieli swoich bogów, różnych bogów, w Egipcie byli różni bogowie. Pamiętacie, to słońca, to księżyca, to różnych rzeczy, prawda, to płodności, niepłodności, różni bogowie. No i w tym czasie uleli sobie tego bożka, mówią, o, nareszcie mamy Boga, zaczęli tańczyć i śpiewać. Oczywiście może wszystko to zniszczył później, jak wrócił od Pana Boga. Ale wiecie, to tak było jakby wygrzebanie, wyciągnięcie z tamtych czasów, które odeszły z ich życia, tego, co było śmieciem w ich życiu. Wiecie, tak jak powiedziałam, że ta żona Lota tak samo spojrzała, wiecie, zachwyciła się czymś, co naprawdę nie było godne uwagi. Tak samo oni powracali do swoich bożków. Ale jak powiedziałam, że wy jeśli rzucacie do śmieci, to już nie wracacie do tych rzeczy, bo śmieci na szczęście wyjeżdżają, już nie będą stały pod naszym blokiem. Czyli to jest jedna pozytywna rzecz w tym wszystkim. I te śmieci, wiecie, nie warto po prostu wspominać. Ja widzę po prostu po rozmowach ludzi wierzących nieraz, że co żyje w ich sercu. Wiecie, czasami widać coś w sercu człowieka, bo ciągle wspomina. A pamiętasz, jak pojechaliśmy tu i tu, to było tam i tam, nie? A jak byliśmy w tej delegacji, to się działy tamte rzeczy. A jak pojechaliśmy na wycieczkę z tamtymi, to było dopiero to i to. A jak byliśmy na Kuliku z tamtymi osobami, to były pewne rzeczy. I wiecie, tak się wspomina rzeczy, które ileś tam kupę lat działy się w naszym życiu. Wiecie, to także są śmieci z tamtego życia, to już nie warto wspominać. Ale to świadczy po prostu, że to jeszcze żyje w naszym sercu. Wiecie, że kosz zewnętrzny jest uporządkowany, w naszym życiu jest porządek. Wiem, że macie piękne domy, niektórzy mają wspaniałe, cudowne pokoje, cudowne pomieszczenia, przepięknie zrobione, piękne firaneczki, wyczyszczone, kosz pusty. Wierzę, że dzisiaj, kiedy przyszliście do kościoła, ten kosz jest opróżniony, czego nie ma, chyba coś tam po śniadaniu, ewentualnie jakieś resztki zostały. I piękny, cudowny dom, ale czasami w sercu człowieka żyją pewne rzeczy, które już nie powinny żyć, już dawno powinny umrzeć. I mówię, to tak jakby wyciąganie, wspominanie, to coś, czym człowiek się na nowo jakby ciągle, wiecie, no, przetrawia sobie. Wiecie, kiedy my powinniśmy wyrzucić, to wyrzucamy wszystko, co jest w naszej duszy. Czyli wyrzucamy, wiecie, jak powiedziałam, no plany, marzenia. Możesz powiedzieć, no to jak to, nie będę miał żadnych planów, żadnych marzeń. Po prostu Bóg jest taki, że mnie ustawi tylko. Bóg da ci nowe plany, nowe marzenia, nowe zainteresowania, ale to już będą takie Boże. Ja pamiętam, że sama jakieś miałam różne zainteresowania, lubiłam podróżować, ale zawsze wymyślałam sobie inny kraj, do którego pojadę. Kiedyś pamiętam, w Hiszpanii chciałam pojechać. Najbardziej, bo tam nie byłam akurat.
chciałam pojechać do Hiszpanii, tak zawsze mi się marzyło. Ale potem jak poznałam Boga, chodziłam w Panu, Bóg mnie wysłał do Izraela. I myślę, że to było najlepsze miejsce, po prostu, gdzie mogłam pojechać. Wiecie, jak jesteście w Izraelu, to tam dopiero widzicie, co znaczy, gdzie są śmieci i gdzie nie ma śmieci. W Izraelu ta strona, która jest czysta, dokładna, to wiecie, że to jest strona żydowska, izraelska. A po drugiej stronie żyje drugi naród, który jest tyle śmieci, że szok po prostu. Wy nie macie tutaj takich śmietnic, które mogłam porównać, prawda? A ci, co byli, to kiwają głowami. Pamiętam w Nazarecie takie zbocze, wiecie,